Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś Wings for Life 2022. W tym tygodniu odbyła się kolejna edycja biegu Wings for Life, ale o tym trochę później. Na początek gala wręczenia nagród Mastercard of Camera 2022. Za nami już 15. edycja festiwalu Mastercard of Camera i znamy już laureatów. W tym roku była już to 15. edycja tego festiwalu, która trwała od 29 kwietnia do 8 maja. Najważniejszą częścią festiwalu jest oczywiście konkurs główny, wytyczanie drogi, w którym 10 debiutantów oraz reżyserzy mający na koncie 2 zrealizowane filmy walizują o krakowską nagrodę filmową Andrzeja Wajdy i $25 000. W tym roku nagroda trafiła do duńskiej reżyserki Marianne Blicher za film Miss Wyborg. Natomiast konkurs polskich filmów fabularnych wygrały Piosenki o miłości w reżyserii Tomasza Chabowskiego. Film otrzymał nagrodę Deaf Lights i $100 000. Nagroda dla najlepszej aktorki trafiła do Magdaleny Żuk za główną rolę w filmie Magdalena w reżyserii Filipa Gieldona. W kategorii najlepszy aktor nagrodę otrzymał Adam Woronowicz za rolę w filmie Zupa nic Kingi Dębskiej. Nagrodę publiczności zdobył film Soneta Bartosza Blaszkę. Z kolei nagroda Mastercard Rising Star dla młodych obiecujących aktorów powędrowała w ręce Michała Sikorskiego. A teraz inny temat, przecieki na tegorocznej maturze z angielskiego. To już chyba taka tradycja, że co roku pojawiają się jakieś przecieki. Tym razem wydawało się, że przecieki są zarówno na egzaminie z języka angielskiego na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Jednak okazało się, że prawdopodobnie przecieki były tylko na podstawowym. W poniedziałek o godzinie 9 rozpoczęła się matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jak się okazało, w trakcie egzaminu do Sekretariatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wpłynęły zrzuty ekranu prywatnej rozmowy, na której widać zdjęcia całego arkusza maturalnego. Jednak bardzo szybko to zostało zdementowane, że te zdjęcia nie pochodzą z tegorocznego arkusza. Natomiast drugie zgłoszenie wpłynęło w przypadku egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. W mediach społecznościowych pojawiło się wówczas zdjęcie arkusza z pytaniami na najwyżej punktowane zadanie otwarte. I po tym zgłoszeniu Centralna Komisja Egzaminacyjna zawiadomiła prokuraturę i sprawę zgłosiła na policję. Zostanie wszystko wyjaśnione, gdzie nastąpił ten wyciek, kto zrobił to zdjęcie i czy trzeba będzie w jakiejś szkole unieważnić maturę. A teraz jeszcze inny temat, turniej ATP w Madrycie i 19-letni zwycięzca turnieju. Carlos Alcaraz pokonał w finale turnieju ATP w Madrycie Aleksandra Zwieriewa 6-3-6-1. I 19-latek tym samym stał się najmłodszym w dziejach zwycięzcą tej imprezy. Pokazał już w poprzednich rundach, z jak wielkim talentem mamy do czynienia. W ćwierćfinale poradził sobie z samym Rafaelem Nadalem, a w półfinale z Nowakiem Dżokowiczem. A teraz jeszcze inny temat i zdjęcie horrendalnie drogich czereśni. W sieci krąży zdjęcie z czereśniami sprzedawanymi po 260 zł za kilogram. Cena budziła zdumienie i internauci nie dowierzali w prawdziwość tej fotografii. Zdjęcie pojawiło się na wielu portalach, jednak portal Konkret24 postanowił wyjaśnić tę sprawę. Można przeczytać w opisie tego zdjęcia na Twitterze: pierwsze polskie czereśnie. Poproszę 2 sztuki. Mogą być na jednym ogonku. Tak oczywiście kpił użytkownik Twittera. Jak sprawdzono, zdjęcie rzeczywiście nie jest przeróbką. Postanowiono zapytać autora, skąd pochodzi to zdjęcie. Jednak użytkownik, który opublikował to zdjęcie na Twitterze, stwierdził, że sam nie jest autorem tego zdjęcia, tylko dostał je od znajomego na Facebooku. Użytkownik wyjaśnił, że jego wpis był żartem i wiadomo, że są to importowane czereśnie, choć jego zdaniem sprzedawca, który wystawił cenę 260 zł za kilogram, poniosła fantazja. Portal postanowił zwrócić się do eksperta rynku hurtowego na giełdzie w Broniszach pod Warszawą, która na co dzień zaopatruje wiele sklepów w owoce i warzywa. I tam ekspert stwierdził, że te czereśnie prawdopodobnie pochodzą z Hiszpanii, a konkretnie rzecz biorąc z eklaw marokańskich. Tam jest teraz znacznie cieplej niż w Polsce, więc czereśnie już tam się pojawiły,
a w Polsce jeszcze nie. Jednak na pytanie, co sądzi o cenie 260 zł za kilogram, stwierdził, że cena jest chora i poza wszelką krytyką. I dodał, że na giełdzie w Broniszach pojawiły się już pierwsze hiszpańskie czereśnie, ale kosztują one od 60 do 90 zł. Tak więc wydawałoby się, że sprzedawca, który sprzedawał te czereśnie po 260 zł, nałożył na nie bardzo wysoką marżę. Oczywiście nic z tym dziwnego, że pierwsze owoce, które pojawiają się na rynku, zawsze są najdroższe, ale też i podaż jest mała. W poprzednich latach też pierwsze czereśnie były po zaskakująco wysokich, jak wtedy, cenach, bo w 2020 roku pod koniec maja portal wiadomości handlowe.pl informował o wysokich cenach pierwszych polskich owoców i warzyw i rekordy czereśni, które wtedy wynosiły 120 zł za kilogram. Z kolei w maju zeszłego roku, jak podawał portal businessinsider.pl, że czereśnie kosztowały nawet 100 zł za kilogram. Jednak te 260 zł to rzeczywiście rekord, pewnie stąd takie wielkie poruszenie na temat tych czereśni w internecie. A teraz czas na temat dzisiejszego odcinka, czyli Wings for Life. Charytatywny bieg Wings for Life odbył się już po raz 9 i tym razem Polacy zajęli wysokie lokaty. Mężczyzn drugą lokatę zajął Dariusz Nożyński. Z kolei w biegu kobiet drugie miejsce zajęła Patrycja Talar. Wings for Life to jedyny tego rodzaju bieg, którego cały dochód zostaje przeznaczony na szczytny cel. Jest nim wsparcie badań medycznych związanych z leczeniem przerwanego rdzenia kręgowego. Bieg wystartował ostatnią niedzielę o godzinie 13 w Poznaniu. Można było w nim wziąć udział na dwa sposoby. Na miejscu lub wirtualnie, instalując specjalną aplikację w telefonie. Zasady rywalizacji są proste. Tysiące ludzi ruszają jednocześnie w różnych częściach świata i biegną ile sił w nogach, aż do momentu, kiedy wyprzedzi je samochód pościgowy. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.